W ostatnich dniach pojawił się projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, który wśród licznych zmian przewidzianych tym projektem ma również, znajdziemy również zmianę, która dotyczy, wydaje się, co najmniej 2 milionów małych przedsiębiorców. To jest osób korzystających z majątku, który jest ich majątkiem prywatnym, bądź majątku, który otrzymali od najbliższej rodziny. I tutaj należy wskazać, że zgodnie z zapisami projektu, darowizny otrzymane od członków najbliższej rodziny, które dotychczas i w dalszym ciągu są zwolnione z podatku od spadków i darowizn, te składniki majątku de facto nie będą mogły podlegać amortyzacji, czyli drobni przedsiębiorcy otrzymujący składniki majątku, powiedzmy samochody, od najbliższej rodziny nie będą mogli uwzględnić ich w swoim rachunku podatkowym, co efektywnie przyczyni się do wzrostu opodatkowania tej grupy podatników. Tutaj Ministerstwo Finansów deklaruje, że działanie to jest następstwem wdrożenia tak zwanej dyrektywy antyoptymalizacyjnej. Natomiast wydaje się, że no, jest to działanie niejako wykraczające poza ramy dyrektywy, ponieważ ta tak szczegółowo i nie odnosi się do tego zagadnienia.